Siemanko, witam Was serdecznie z ogrodu Wisła, nowego partneru organizacji FEN, a z nami prezes tej organizacji Paweł Jóźwiak. Cześć Paweł. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim fajnie się w końcu spotkać, bo chyba spotkanie to jest teraz w tych czasach pandemii takie najlepsze, co może ludzi spotkać. Też mi tego brakowało, już mam dosyć tych Skype'ów, ja wolę normalnie jak biały człowiek face to face. Ja też powiem Ci, przyznam się szczerze, że chyba jestem jedyną osobą, która nie nagrała podczas pandemii żadnego wywiadu przez Skype'a. Stwierdziłem, poczekam, spotkamy się w pięknej aurze i sobie pogadamy. Paweł, 13 czerwca. Nie tak blisko, pamiętaj, 2 metry dystansu, odsuwamy się. Dobra, teraz już na poważnie będzie, no. Relaksujemy się. 13 czerwca, FEN28, pierwsza gala w pay-per-view. Sam mówiłeś, że nie jesteście jako organizacja na to jeszcze gotowi, no ale sytuacja, jaka zapanowała, zmusiła Was do robienia gali bez publiczności w studio, no więc to pay-per-view jest konieczne i dacie radę, czy nie dacie rady? Trochę sytuacja to na nas wymusiła, szykowaliśmy się do tego, ale podchodziliśmy sceptycznie. No ta sytuacja zrobiła nam furtkę taką, dostaliśmy zgodę od Polsatu, no jak już dostaliśmy tą zgodę, to byliśmy zdeterminowani i robimy wszystko, żeby tą galę zrobić, tak? Był troszeczkę inny plan na tą galę, chcieliśmy zrobić bez angażu wielkich takich kasowych nazwisk, jak Mariusz Podzianowski, Oli Thompson, czy też inne nazwiska, co są na tej karcie, chcieliśmy zrobić typowo sportowo, no ale co, zaczęły się problemy, posypała się ta karta gali lubelskiej, wywróciła się do góry nogami, wypadła nam walka wieczoru z różnych względów, Zieliński, Rutkowski, wypadły też inne zestawienia, musieliśmy się ratować, chcieliśmy zagrać Tomkiem Drwalem, Tomek już miał od nas kontrakt w ręku, miał go tylko podpisać, no niestety ku mojemu rozczarowaniu wybrał inną drogę, no ale no cóż, no takie jest życie. Widać, trzeba się opierać na tym, co jest papier, bo nie wszędzie słowo znaczy dla kogoś wiele, tak? Bo dla mnie na przykład słowo jest słowo, jak ja komuś daję słowo, to jest dla mnie święte, no ale niestety nie wszyscy tak mają, no i troszeczkę się, że tak powiem, nie ukrywam, zdenerwowałem po tej sytuacji z Tomkiem, też mnie rozjuszyła sytuacja z Mateuszem Legierskim, gdzie wszystkie warunki były dograne, walka była przyjęta, nagle pojawiła się ni stąd, ni zowąd informacja, że zawodnik nie zdąży się przygotować do tej walki, bo ma za mało czasu. No akurat to jestem w stanie zrozumieć, tylko troszeczkę zły element negocjacyjny, bo powinniśmy zacząć rozmowę od tego, czy zawodnik jest w stanie wziąć walkę i czy jest w stanie się przygotować, a później przejść do warunków. A tutaj niby na początku było wszystko klepnięte, potem był etap negocjacji warunków, a gdy przebraliśmy z tego przez ten etap, no nagle się okazało, że zawodnik to przemyślał, się nie przygotuje. Potem walczyliśmy jeszcze o Marcina Helda. Chcieliśmy zagrać Marcinem Heldem, to byłoby hitowe zestawienie, Rembecki Held. No niestety też tutaj się nie udało, pomimo że tutaj z panem Sławomirem Szamotą byliśmy bliscy dogadania się. No, PFL zblokował to, no mają taką swoją politykę, że zawodników, którzy dostają stypendia na czas tej pandemii, tej przerwy, nie puszczają do innych organizacji. No ja jestem w stanie to zrozumieć, no muszę to uszanować, aczkolwiek te wszystkie wydarzenia spowodowały taki wstrząs naszej organizacji, tak? Po prostu zobaczyliśmy, że ta karta wygląda słabo, że to nie mamy szans na sprzedanie pay-per-view, a bardzo chcieliśmy wbrew wszystkim przeciwnościom losu i złośliwościom losu to zrobić i dlatego już poszliśmy, że tak powiem, wabank, wyciągnęliśmy największe działa, armaty, brat Mariusza Podzianowskiego, Oli Thompson i to też inne nazwiska, które wkrótce ogłosimy i żeby ta karta naprawdę była ciekawa dla wszystkich fanów, nie tylko dla tych hardkorowych, ale dla tych, co się MMA interesują średnio, a również dla zwykłego widza komercyjnego Polsatu i stąd właśnie tutaj angaż Krystiana Podzianowskiego, jak wiemy, Podzianowski to jest nazwisko bardzo medialne, bardzo znane w Polsce, elektryzuje fanów od lat i jedni powiedzą, że to jest tylko brat Mariusza, a ja powiem, że może to jest i tylko brat, ale dla mnie to jest aż brat. Jest to osoba medialna, znana w różnych kręgach, nie tylko w kręgach sportowych. Przez większość swojej kariery muzycznej robił dobrą robotę w disco polo. Disco polo to jest dodatkowy target, dodatkowy widz komercyjny, co się zainteresuje naszym galą i też ma materiały na zawodnika MMA. Pokazał to w swojej pierwszej walce na federacji FFF, pokazał, że ma serducho do walki, pokazał, że ma w sobie potencjał, już trenuje już 3 lata. Wiem, że Krystian jest osobą bardzo ambitną i on zrobi wszystko, żeby pójść w ślady swojego starszego brata. Ma troszeczkę ograniczony czas, bo wiadomo, ma
ma też swoje lata, ale 4 lata przed nim i myślę, że Krystian jako osoba ambitna, honorowa będzie piął się w górę wraz z naszą organizacją, że to będzie taka sympioza, że i Krystian się rozwinie i również Fen się przy nim rozwinie. Tak tyle w skrócie na dzień dobry. Dobry skrót na dzień dobry, Paweł. To ja nie wiem, na ile będzie trwał cały wywiad, jak zaczynasz od takiego skrótu. To był wstęp taki, że tak powiem, prolog. Lokalizacja gali jest niezdradzona, obiekt, no prawdopodobnie będzie to jakieś studio, tak? Tak, trzy studia w tej chwili mamy klepnięte, zaklepane, trwają rozmowy z naszymi technikami, który wariant będzie najlepszy, chcemy widzom dać coś ekstra, fajny show, żeby widz przed telewizorem nie czuł tego, że nie będzie tych fanów, nie będzie gorącego dopingu, ale za to chcemy, żeby była gorąca atmosfera. Powiedziałeś, że nie zawalczy z Heldem Mateusz Rembecki. Czy jest już przeciwnik dla Mateusza? Tak, jest już przeciwnik, bo jednak ciężko było, trudna była sytuacja. Dobrze, że pojawiła się furtka na to, żeby ściągać zawodników z zagranicy, tak? No bo nasi prawnicy przeanalizowali najnowsze rozporządzenia rządu i okazało się, że jeśli przyjeżdżają ludzie do Polski do pracy bądź w celu zawodowym, jest to możliwe i takie osoby są zwolnione z kwarantanny. Mamy również to potwierdzone prawnie, jak i u Straży Granicznej. I tutaj nie ukrywam, że Mateusz jest takim zawodnikiem, że pomimo, że już ta furtka się otworzyła last minute na zagranicę, ciężko było mu znaleźć jakiegoś turbokota, bo takiego bym widział w tym pojedynku, bo nie oszukujmy się, Mateusz jest zawodnikiem bardzo na wysokim poziomie sportowym. Jeśli chcielibyśmy mu dać kogoś też na bardzo wysokim poziomie, to każdy zawodnik, który jest u progu UFC, bo tylko tacy wchodzą tutaj w rachubę dla Mateusza jako górna półka, nie wziąłby tej walki bez pełnego okresu przygotowań, tak? Bo miałby dużo do stracenia, bo w walce z Rembeckim każdy ma dużo do stracenia. Tak samo jak Marcin Held też miał dużo do stracenia, bo Mateusz jest na tyle mocnym sportowo zawodnikiem. Także postanowiliśmy ściągnąć Fabiano Giacarezzino, znany już z Galfenu. Bił się z Adrianem Zielińskim o pas w kategorii piórkowej. Jak wiemy, z piórkowej do lekkiej jest bardzo bliska droga. To jest różnica zaledwie 4 kg. Tym bardziej, że Giacarezzino dużo zbija. Dużo kilogramów, on jest bardzo mocny fizycznie, doświadczony zawodnik, koło 20 zwycięstw, ogólnie ma 20 kilka walk zawodowych, trenuje w słynnym UFD gymie u Iwana Dijakowicza. Wiem, że jest dobrze przygotowany, od dłuższego czasu przebywa w Niemczech, tam chłopaki cały czas regularnie trenują, także to jest dla mnie gwarancja dobrej walki i dlatego postanowiliśmy jemu dać ponownie szansę, tym bardziej, że Fenie nie przegrał, dlatego, że był gorszy, przegrał z własnym zdrowiem z kontuzją. Od dawna prosił o szansę kolejnego pokazania się u nas i teraz tą szansę dostał i myślę, że to jest najlepsza opcja z możliwych tutaj w tym zestawieniu. Już byliśmy tak przyparci do ściany, że praktycznie poprosiliśmy naszego Łukasza Harzewskiego, który od 7 walk czy 6 jest niepokonany, żeby wziął walkę z Rembeckim. Początkowo nie chciał, wiedział, że przy takim formacie niepełnych przygotowań w walce z Rembeckim będzie mu bardzo ciężko coś zrobić, aczkolwiek tutaj muszę mu bardzo podziękować i naprawdę powiedzieć, że szanuję tego zawodnika, bo pomógł organizacji, przyjął wyzwanie. Przyjął naszą propozycję i był gotowy stoczyć ten pojedynek z Mateuszem. Tak miało być, no ale sytuacja się zmieniła, ja to wycofałem, ale tutaj powiem jako ciekawostkę, że Harzewski też będzie się bił na tej gali, też z dobrym rywalem, nie będzie to jeszcze taka półka jak Rembecki, ale to będzie o wiele wyższa półka niż jego dotychczasowi rywale poprzedni, także myślę, że tutaj wszystko jest zgodnie z planem i zgodnie z tym, jak powinna ta jego kariera Harzewskiego piąć się w górę. Jest to zawodnik ciekawy, perspektywiczny i myślę, że to będzie taki nasz zastępca, jeśli Mateusz w przyszłości odejdzie do UFC, czego mu oczywiście życzę. Aczkolwiek teraz przed Harem naprawdę poważny sprawdzian, bo jego rywal to też turbokot młodego pokolenia. Planujecie jakieś testy na obecność COVID? Tak. Mamy dostęp do bardzo dobrych testów polskiej firmy Biomaxima. Są to testy produkowane w Polsce przez lubelską firmę. Rząd współpracuje z tym producentem testów, także nie jest to żadna chińszczyzna. Są to sprawdzone testy przesiewowe. Mamy cały swój plan. Zawodnicy zostaną przebadani. Najpierw ci te takie kluczowe postacie zostaną przebadane na 2 tygodnie przed galą.
Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, w razie czego, jeśli ktoś miałby problem, żebyśmy mieli czas na reakcję. Jeśli wszystko będzie ok, to w kolejnym etapie koszarujemy zawodników w czwartek. Tam im robimy szybkie testy przesiewowe. Te testy są generalnie, nie są tak dokładne jak testy genetyczne, czasami mogą być pomyłkowe. Jednak jakby zaszła taka sytuacja, że u kogoś byłby wykryty wirus, to mamy jeszcze cały dzień na reakcję. Robimy wtedy testy genetyczne, które już są troszeczkę droższe, ale są 100%. No i wtedy wiadomo, no wtedy już jest 100% potwierdzenie i taki zawodnik zostanie wycofany z walki. Tak? Każdy zawodnik w czwartek, który przybywa, będzie poddany izolacji do momentu zrobienia tego pierwszego testu. Zawodnik i dwójka kornerów, bo taki jest plan. Tak? Tylko dwie osoby będą mogły być w narożniku i kornermeni muszą się zameldować już w czwartek. Wszyscy w maseczkach? No, zgodnie z reżimem sanitarnym. No, nie będą w maseczkach zawodnicy, nie będzie sędzia w ringu, bo to już by była hipokryzja, tak? No ale zobaczymy, jak obostrzenia będą. Jeszcze mamy 3 tygodnie, może coś się zmieni, ale jakby gala odbywała się dzisiaj, no to pewnie jeśli chodzi o maseczki, odbywałoby się to tak jak w UFC, tak? Że osoby gdzieś tam wokół klatki czy zestawu byłyby w maseczkach, już ci główni bohaterowie w klatce już nie. No ciekawe w ogóle wygląda to UFC bez publiki, sam pewnie jesteś ciekawy, jak to wszystko będzie bez publiki. No nie szkoda ci, że takiej karty właśnie nie będą mogli zobaczyć na żywo kibice FEN-u? No szkoda, bo to będzie historyczna, najlepsza karta w historii, tak? To nowe doświadczenie, wiadomo, że lepiej było, to jest taka karta, co równie dobrze moglibyśmy atakować jakiś 10-tysięczny obiekt i myślę, żeby się udało, no. No ale cóż, no kurczę, zagraliśmy wabank, no. Albo wchodzimy do Ligi Mistrzów, albo będziemy mocno zranieni i będzie nam ciężko się podnieść. No ale jesteśmy zdeterminowani, ambitni, także mam nadzieję, że wszystko się uda. Myślisz, że Krystian Pudzianowski będzie tym magnesem na pay-per-view? Będzie tą osobą, która gdzieś tam te słupki sprzedaży znacznie Wam poprawi? No myślę, że tak. Krystian wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Z moich informacji wynika, że na gali FFF jego walka miała największą oglądalność z wszystkich pojedynków. Gala FFF1 z udziałem Krystiana miała o wiele lepszą oglądalność niż druga edycja, gdzie już Krystiana zabrakło. Także wiadomo, to nie jest Mariusz, no ale wiadomo, no Mariusz to już jest turbo gwiazda, tak? No każdy Polak praktycznie zna Papieża, Lechę Wałęsę i Pudziano, tak? I może jeszcze ktoś Andrzeja Gołotę, no. Jeszcze teraz Lewandowski. Słucham? No i Lewandowski, Robert zaznaczam, Robert. No ale co, no kurczę, no wiadomo, Pudzian jest Pudzian, no panowie, to nie ma co się oszukiwać, to kurczę, no, to... My nie chcemy sprzedać 200 tysięcy subskrypcji, mamy swój plan. Poprzeczka wcześniej była zawieszona na 20 tysięcy, teraz sobie zawyżamy, bo wszystko wzrosły koszta i tak dalej, wzrosła medialność, to teraz plan minimum taki nasz, zadowalający naszą organizację, to jest 30 tysięcy. No. Sprzedacie? No mam nadzieję, mam nadzieję, to apeluję do wszystkich fanów, wspierajcie nas, bo naprawdę jeśli to się uda, jeśli ta gala zakończy się sukcesem, to wszystkie kolejne gale fanów będą petardą. Gramy o Ligę Mistrzów, o awans do Ligi Mistrzów, bądźcie z nami, wspierajcie, serdecznie zapraszam, zobaczycie, że warto. Miałem wcześniej zapytać o Oliego Thompsona, bo jeszcze zanim zdradziłeś tutaj podczas wywiadu przeciwnika Rembeckiego, sądziłem, że gala będzie zbudowana bardziej polsko i tak zastanawialiśmy się z Bartkiem tutaj z redakcji, czy Oli w ogóle przyjechałby samolotem, czy przyjechał samochodem, jak to by wyglądało. No teraz rozumiem, że to będą normalnie loty, połączenia lotnicze. Loty mają ruszyć już lada dzień, jesteśmy w kontakcie z lotniskami, już są nawet loty w sprzedaży na linii Londyn-Polska. Tak? No plan był na początku inny, bo te rozporządzenie o możliwości ściągnięcia rywala z zagranicy weszło w życie 5 maja, czyli stosunkowo niedawno. Tak? Czyli na początku ta karta była typowo polska, nie? Dlatego fajnie, że coś się troszeczkę zmieniło w przepisach, że mogliśmy właśnie ściągnąć takich zawodników jak Thompson, Fabiano Giacarezinho i inni, bo to jeszcze nie koniec. Inni, powiadasz, Paweł. Tak, no dobra, poczekamy na tych innych, aż ogłosicie. Szymon Bayer, kontroli Thompson, pas wagi ciężkiej, FEN. I tutaj bym się chwilę zatrzymał, bo jeśli chodzi o Szymona Bajora, no absolutnie nic nie można temu zawodnikowi umować. Jest to ścisły top na pewno wagi ciężkiej w Polsce. Oli Thompson również zawodnik bardzo medialny, sprawdzony, ale
jak tak sobie patrzę na to zestawienie Bayer Thompson, to przypomina mi się od razu Michał Kita. I to, że Michał Kita gdzieś rozmawia z Fenem, są rozmowy, mówię o tym oficjalnie, więc to chyba nie jest żadna tajemnica. No i ostro wyzywa do walki Szymona Bajora. Tam panowie nawet już można powiedzieć mają jakiś konflikt ze sobą przez słowa Michała Kity. Czy nie planujecie tego przekuć na sportowy pojedynek? Powiem tak, z Michałem jest bardzo blisko. Nie mamy jeszcze podpisanej umowy, ale jesteśmy bardzo mocno po słowie. Także kwestia dni, myślę, że Michał będzie oficjalnie już na tej karcie walk. Tutaj jeśli chodzi o starcie z Szymonem Bajorem, no to rzeczywiście ubolewam troszeczkę, że do tego starcia nie dojdzie na tej gali, bo niewątpliwie ten pojedynek fajnie by się sprzedał. Duża wartość emocjonalna, duży ładunek emocjonalny jest w tym pojedynku, ale tutaj muszę murem stanąć za Szymonem Bajorem. Znam dokładnie sprawę, bardzo długo z nim rozmawiałem i muszę powiedzieć tak, generalnie polityka w FN-u jest taka, pretendent albo mistrz nie wybiera sobie rywala, to kogo organizacja ci daje, z tym musisz walczyć. Jeśli tego nie spełniasz, coś ci nie pasuje, no to nie masz tej walki, nie jesteś mistrzem. I tutaj nigdy w życiu bym się nie ugiął, ale z uwagi na to, że wiem, że Szymon to profesjonalista, ambitny zawodnik, bił się na całym świecie i jeździł gdzieś do Rosji, do dalekiej Japonii, stawiał czoła takim kotom jak Aleksander Emelianenko, który go ciężko znokautował. Wiem, że tutaj też nie było z jego strony, nawet oka nie prógnął, jak proponowaliśmy mu Daniela Omielańczuka, bo był też taki pomysł. No finalnie niestety nie udało nam się tego dopiąć z różnych względów. Daniel raz, że nie jest w intensywnym treningu, dwa, że ma troszeczkę za dużo do stracenia, bo jest bliski pasa ASA, ACA, także to nie bardzo mu się taka walka tutaj opłaca, bo wiadomo, jak zdobędzie ten pas ACA, to wchodzi na jeszcze wyższy pułap finansowy, czego ja mu bardzo życzę i pozdrawiam tutaj do Daniela. Nie odmówił też starcia z Konstantinem Głuchowem swego czasu, ale tutaj sytuacja ma drugie dno. Ja rozmawiałem z Szymonem bardzo poważnie. Początkowo byłem bardzo, że tak powiem, również zniesmaczony i niezadowolony, że nie chciał tej walki. Długo rozmawialiśmy i muszę go tutaj, podkreślał, obronić. Dłuższa historia, znają się wiele lat, kiedy jeszcze Szymon był nikomu nieznanym zawodnikiem, nie miał tylu walk. Michał Kita był już na szczycie, tak? Nie zapominajmy, że Michał Kita jest od 10 lat w top 10 w Polsce w rankingu, tak? Bił się dla Bellatora, dla KSW, dla M1 Globan, dla długich, dużych organizacji. Razem trenowali. Jest między nimi 7 lat różnicy. Teraz to się zaciera. Ten ma 40, ten ma 33. Ale kiedyś Michał miał 33, a nieznany nikomu Michał Bajor miał 20, Szymon Bajor, przepraszam, miał 20 parę. Michał był dla niego takiego swojego rodzaju oczkiem w głowie, takim idolem, tak? Czymś w rodzaju starszego brata. Razem trenowali. To Szymon tego nie ukrywa, że Michał był lepszy na tych treningach. W głowie to coś zostało. Już pomijam te ich relacje koleżeńskie, że Szymon to inaczej sobie troszeczkę wyobrażał. Myślał, że są kolegami, że z kolegami się nie walczy. Michał podchodzi do tego inaczej. Michał jest pełnym profesjonalistą i Michał jest zdania, że jeśli jego warunki są spełnione, on wyjdzie z każdym, tak? Michał nawet powiedział nam, że jak tak chcemy kiedyś zrobić, to nawet możemy mu nie mówić do dnia gali, z kim on się będzie bił, on i tak wychodzi. No, tak podchodzi. Cała sytuacja ta była troszeczkę dla Szymona, że tak powiem, szokiem takim termicznym. Jego idol z lat młodzieńczych stał się nagle jego rywalem, który mocno go ciśnie na pojedynek z nim. Coś się w nim złamało. W pewnym momencie Szymon był już gotowy podjąć rękawice, wyjść do tego pojedynku, ale jednak jego sztab mu uświadomił, że tą walkę on już przegrał mentalnie w głowie, tak? Przegrał mentalnie w głowie i w miesiąc czasu nie jest gotowy mentalnie przygotować się do tego pojedynku. A w sporcie profesjonalnym, jeśli zawodnicy są na zbliżonym poziomie sportowym, a generalnie tak jest między tymi zawodnikami, to już o zwycięstwie decyduje głowa. On wychodząc do klatki już byłby z góry przegrany w tym pojedynku. Już ten pojedynek przegrałby w momencie go ogłoszenia. Dlatego zrozumieliśmy to, przeanalizowaliśmy to. Szymon nam obiecał, że w jednej z kolejnych gal wyjdzie z Michałem. Musi troszeczkę popracować z psychologiem sportowym, przemyśleć to wszystko w głowie, poukładać, wyrzucić te wszystkie swoje emocje związane z Michałem i z nim wyjdzie. Także tutaj byłoby fajnie, bo będziemy budować napięcie wokół tego pojedynku. Stoczą na razie pojedynek korespondencyjny, jeśli się dogadamy oczywiście z Michałem, na jednej gali. To będzie dodatkowy smaczek. To i jeśli obaj wygrają, no to będą walczyć na jednej z kolejnych gal, także fani dostaną to, co chcieli, konflikt rozwiążemy i wszyscy będą zadowoleni. No, mam nadzieję, że wytłumaczyłem tutaj wszystko kibicom i też naprawdę tutaj jestem murem
murem za Szymonem i go w pełni rozumiem. Jest to zawodnik, który naprawdę dużo zrobił dla Fenu. Sportowo to najjaśniejszy punkt oprócz Mateusza Rembeckiego i chyba też tutaj nikt nie będzie się tutaj z tym nie zgadzał, tak? Że Bajor jest bardzo mocny sportowo. Po prostu czasami ktoś ma swoją jakąś piętę achillesową, w tym przypadku Szymona piętą, który nie odmawiał pojedynku z jeszcze mocniejszymi rywalami niż Michał jest. Jest Michał Kita, no i musimy tutaj po prostu zrozumieć naszego zawodnika i też go wziąć w obronę. Kolejnym mega zestawieniem, Paweł, będzie walka Kijańczuk versus Wójcik. To jest drugi półfinał, tak, w tym wyścigu o pas wagi półśredniej. No i jest to pojedynek, na który czeka cała Polska już od dawna tak naprawdę. Od momentu ogłoszenia tych dwóch par wszyscy nie mogą się doczekać tego pojedynku. Miał być Lublin nie wyszedł z wiadomych powodów. Możesz zapewnić wszystkich, że z tą walką jest wszystko okej i jakby ona dojdzie do skutku. Tak, jak najbardziej. Obaj zawodnicy mocno trenują, intensywnie, już się nie mogą doczekać. Są w tych blokach startowych od samego początku do końca. Tu nikt nie chciał się z tej dwójki ani na chwilę wycofać, także Kijana versus Wójcik, no tam będzie ogień, emocje gwarantowane już od pierwszego gonku, także nie mogę się doczekać tego starcia. Ten pojedynek mnie jara, naprawdę. Nie? Wymieniliśmy już prawie wszystkich zawodników, ale Gali Fen, ale będziemy mieli jeszcze dusze, Sianosa, Pałasza, Zadorę, Sokoła, Anitę Bekus. Zwróćmy uwagę, że to naprawdę śmiało mógłbym pozdrowić pod tytuł tej gali. Nadchodzi ciężka artyleria. Zobacz, to masz cztery pojedynki wagi ciężkiej i jeden półciężkiej, tak? Także naprawdę ciężka karta walki, będą grzmoty. Przygotujcie się wszyscy na wielkie grzmoty, bo będzie naprawdę ogień. Mówię, że najlepsza, ale i najdroższa karta Fen. Jak koszty przy takiej produkcji pay-per-view generują się w odniesieniu do kosztów takiej zwykłej, otwartej gali? Tutaj nie ma wyjścia, tak? Trzeba troszeczkę zaryzykować. Jeśli chcesz sprzedać te pay-per-view, musisz zainwestować w nazwiska, brand brandem, ale sam brand tutaj nie wystarczy, muszą być nazwisko. No, stąd niestety tutaj mamy troszeczkę ograniczone możliwości, nie możemy sprzedawać biletów, no ale musieliśmy troszeczkę zainwestować. Tutaj podziękowania szczególne dla naszych partnerów, tutaj przede wszystkim dla pana marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Panie marszałku, dziękujemy tutaj za wsparcie, że w tym trudnym momencie, mimo tego, że gala nie odbywa się, takie miało być początkowo w Lublinie, dalej tutaj urząd wojewódzki nas wspiera. Tutaj podziękowanie również dla naszego partnera telewizji Polsat, gdzie robiły to przedsięwzięcie wspólnie z telewizją. Telewizja również nas tutaj wspiera, żebyśmy udźwignęli te wszystkie koszta. Także gdyby nie wsparcie naszych partnerów, tak samo grupy Lotos i innych sponsorów, którzy dołączają do wydarzenia, no byśmy tego wszystkiego nie udźwignęli. Jednak mimo wszystko jest to jakieś ryzyko dla naszej organizacji, szczególnie, że nie możemy tych biletów sprzedawać, no ale mówię tak, zagraliśmy wabank i albo wóz, albo przewóz. Oglądałeś Votore, bo w sobotę miała miejsce druga edycja gali Votore. Nie widziałem pierwszej, widziałem fragmenty, wiem, że tam było sporo... Ja też widziałem fragmenty, ale to akurat oglądałem. No wiadomo, teraz za dużo nie ma sportu, to człowiek ogląda wszystko, tym bardziej, że ja lubię wiedzieć, co się dzieje na rynku. Jak oceniasz debiut tej organizacji? Bo mówię, pierwszej nie widziałem, ale chciałem dokończyć, że było to wypychanie za to. To był dramat. Dobrze, że z tego zrezygnowano. No, będę szczery, tak? Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że jakoś, nie wiem, hejtuje czy krytykuje, bo to nie jest Fen i to jest zawsze jakaś tam konkurencja. Ja tego tak nie postrzegam jako konkurencja, ale jednak powiem tak. Uważam, że tak jak MMA powinno być tylko w klatce, walki na gołe pięście powinny być tylko w ringu. Nie podoba mi się łączenie tutaj parteru ze stójką, bo przychodzą zawodnicy stricte, tacy zawodowcy z MMA typu Michał Pasternak, oni od razu obalają takiego przeciwnika i potem dla takiego widza komercyjnego te walki w parterze są nudne. Jest mało tego rozlewu krwi, który jest największym atutem walk na gołe pięści, tym bardziej, że co chwilę wypadają z tego pola walki, bo nie ma klatki, także osobiście mi to się średnio podobało. Więcej oczekuję po formule konkurencyjnej, gdzie będzie tylko walka w stójce. To nie wiem, czy tam będą ręce i nogi, czy tylko ręce. Nie, to ma być w formule bokser, czyli tylko ręce. Myślę, że to będzie ciekawsze. No, generalnie ja jestem fanem sportu,
a nie dziwactw i wolę czysty sport. No ja na przykład nie chciałbym się czymś takim zajmować, bo mi jara sport, ja lubię robić coś dla sportu, a nie tylko po to, żeby zarobić, czy zrobić coś takiego dla fejmu i tak dalej. Tak, no jakbym chciał robić cyrk, to bym zrobił galę freaków przede wszystkim i na pewno bym na tym jeszcze szybciej zarabiał. Tak? Z Fenem walczę 7 lat, bo to robię to, co kocham, to jest moja pasja i się nie złamuję. Wiadomo, że czasami trzeba dołożyć jakiegoś freaka, żeby coś sprzedać, no ale bazujemy na sporcie i ja chcę robić sport. Według mnie takie organizacje tych walk na gołe pięści, nie wiem, czy to się w Polsce przyjmie. Na początku na pewno zadziała efekt ciekawości i tak dalej, no ale ja na przykład wykupiłem teraz tą galę, obejrzałem, ale już drugi raz wiem, jak to wygląda. Specjalnie mnie to jakoś nie zainteresowało. Nie wiem, może inni mają inaczej, no to jest moje obiektywne zdanie. Już taki ostatni temat w zasadzie, pytanie ode mnie. Andrzej Grzebyk ogłosił, że wylądował w KSW. Powiedz, Paweł, czy spodziewałeś się, że to będzie KSW? Bo... Nie, że się spodziewałem. Ja o tym wręcz wiedziałem, bo teraz mamy nowy rozdział w relacjach z KSW. Dogadujemy się bardzo dobrze. Mój wspólnik, mecenas Kamil Birka, ma bardzo dobre relacje partnerskie z Martinem Lewandowskim. Także jest teraz nowy rozdział w naszych relacjach. Wszyscy dojrzeliśmy do tego, żeby ze sobą już konkurować, ale na zdrowych zasadach. Wzajemnie się będziemy szanować i tak jak na przykład my tutaj poszliśmy troszeczkę na rękę z Grzebykiem w stronę KSW, że już tam się nie upieraliśmy przy tych naszych różnych tam zapisach, karach i tak dalej, odpuściliśmy sprawę, że tak powiem, to KSW nam się teraz zrewanżowało, bo Oli Thompson też ma z nimi jeszcze ważny kontrakt i bierze udział w naszej gali dzięki tutaj zgodzie Federacji KSW, także tutaj idziemy dobrą stronę. Uważam, że sportowe federacje w kraju powinny ze sobą współpracować. Wiadomo, że będziemy ze sobą konkurować, ale jeśli to będzie konkurencja na zasadach fair play, to wszystkim to wyjdzie na dobre i na końcu skorzystają z fani, bo będą mieli jeszcze lepsze starcia i dwa jeszcze lepsze produkty dwóch czołowych polskich organizacji. Okej, Paweł, jeszcze, bo to nie jest koniec, jest tu dosłownie kilka pytań o naszych wspierających i patronów, więc tu już nie ma taryfy. Wspierający najważniejsi, nie? Więc tu już nie ma taryfy ulgowej. Pierwsze pytanie. Kolejna gala FEN pewna już na 100%? Tak, oczywiście. Nie po to wróciliśmy, żeby się zatrzymywać. Także tutaj nie zwalniamy tempa. Kolejna gala już w sierpniu. Mogę tylko powiedzieć, że nasze motorówki naszego partnera firmy Mastercraft już się grzeją, żeby przypłynąć do tego pewnego pięknego amfiteatru na Mazurach. Będzie i o to pytanie. Ile procent z 40 zł z pay-per-view trafi do FEN-u? Nie wiem, wiecie co, tak naprawdę nie wiem, czy o tym mogę mówić, to są jakieś dane umowne, a poza tym umowa z Telewizją Polsat jest cały czas procesowana, także nie sądzę, żebym mógł się na ten temat wypowiadać. Tak, też nie wiem, czy to będzie 40 zł, czy to nie będzie niższa kwota, to wszystko jeszcze jest do ustalenia, nie zależy to do końca od nas, ale no, są różne możliwości, decyzja główna będzie należała do naszego partnera. Ale wiadomo, że kwota taka, to nie, wszystko z tego nie trafia do nas, bo Telewizja Polsat jest partnerem, także tutaj wiadomo, że musimy się dzielić. Panie prezesie, będzie ostruda w te lato? Nie wiem, czy będzie ostruda, ale na pewno, tak jak mówiłem, nasze motorówki już się grzeją, żeby przypłynąć do pewnego pięknego amfiteatru na Mazurach. To jest kilka tych amfiteatrów w krainie Wielkich Jezior, między innymi ostruda, no. Kto wie? Paweł. Czy przez tę całą pandemię nie zachlał pan za bardzo, bo wiemy, że pan lubi? Ja lubię? Nie, to słuchajcie, kto powiedział, że lubię? Bez przesady. Ja jestem zwolennikiem sportowego trybu życia, no ale wszystko jest dla ludzi. Raz na jakiś czas można sobie kilka lampek wina, że tak powiem, wypić, no ale bez przesady, nie? To ja też tak kilka lampek wina ostatnio na Pępkowym u kolegi piłem. I wiesz, że 3 butelki zrobiłem przez wieczór sam? Pępkowy to nie są żarty, no. Abstynentem w każdym bądź razie nie jestem, aczkolwiek nikogo nie namawiam do alkoholu, tylko do sportowego trybu życia, bieganie, siłownia, no. Sam też to robię, no ale że czasami zdarzają się wyjątki typu pępkowe, no to sami wszyscy rozumiecie. Czy FEN jest w kryzysie finansowym przez pandemię? Nie, myślę, że nie jest w kryzysie finansowym przez pandemię. Struktura firmy jest taka, że akurat to nie zachwiało w żaden sposób naszej równowagi. No tyle tylko, że nie ma tej ciągłości gali, jest długa przerwa. W związku z tym jest
nie było jakichś tam wpływów finansowych, było to zblokowane, ale nie, no jesteśmy w jakiś tam sposób zabezpieczeni, mamy solidną strukturę, także za bardzo to nam nie zaszkodziło, bardziej to zaszkodziło naszym wszystkim pobocznym biznesom, bo wiadomo, że ja i moi wspólnicy żyjemy przede wszystkim z innych przedsięwzięć biznesowych, no a te niestety zostały troszeczkę zblokowane przez tę pandemię, także odczuliśmy to, no jak wszyscy chyba, wszyscy Polacy, tak. Ostatnie pytanie, Paweł. Czy pisał Pan o zwolnienie z ZUS-u na 3 miesiące? Nie, no, rozegrałem to inaczej, po prostu zawiesiłem działalność gospodarczą, którą prowadzę, no bo po prostu po co miałem prowadzić, skoro nie wystawiałem żadnych faktur, tak? Wszystko, ja tam działam w branży eventowej, współpracuję z różnymi klubami sportowymi, z reprezentacją Polski i tak dalej, no wszystko stanęło, no to mogłem sobie pozwolić na to, żeby tą działalność zawiesić. Sam się zwolniłem z ZUS-u. Dobry pomysł, no ja niestety, wiesz, nie mogłem tego zrobić. No, w każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że powrót tym pierwszym wywiadem z Pawłem Jóźwiakiem po tej przerwie też da Wam trochę radości i dostarczy wielu informacji a propos organizacji FEN. Fajnie jest wrócić, fajnie jest znowu coś dla Was nagrywać i przede wszystkim fajnie będzie oglądało się walki na kolejnych galach MMA, a 13 czerwca już FEN. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do wykupienia pay-per-view, bo naprawdę warto, należy ten sport wspierać, pomagać w tych trudnych czasach. Także Paweł, ja serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że obaj nie wypadliśmy z wprawy i że wszystkim się podobało, że nie gadaliśmy tutaj głupot, że nie byliśmy zbytnio spięci. Raczej zbytnio rozluźnieni mam wrażenie, ale zawsze lepiej. Na luzie, także pozdrawiamy serdecznie z ogrodów wiślanych. FEN 28, only in pay-per-view. Bądźcie z nami, piona.